Witam wszystkich serdecznie na kanale Rekin Srebra. W dzisiejszym odcinku mamy super rozpakowanie, super monety. Zaraz sobie sami wszystko zobaczycie, jakie monety przyjechały. Tak więc możemy zaczynać. Powiem wam, że naprawdę nie mogłem się doczekać tej paczki. Okay, mamy już naszą tacę. Teraz sobie wszystko zobaczymy, co tutaj przyszło. W dalszym ciągu super premium, tak jak widzicie, już na pewno po opakowaniu. Jeszcze coś się tutaj zahaczyło. Pudełeczko. Na tace. To na bok. Ci co kupili już tą monetę, to na pewno już poznają po pudełku, co to jest. Ale zaraz sobie wszystko zobaczymy. Uwaga. Ok, zaraz wszystko wyjmiemy z pudełek i z kapsli i zaraz zjedziemy na dół. Ok, mamy już nasze monetki na tacy, prawie wszystkie, dlatego że super premium zostawimy na koniec. Natomiast zaczniemy sobie od słynnych lunarów z Rwandy. Bardzo fajne i przyjemne monety. Myślę, że jest to duża konkurencja dla Lunar 3, dlatego że te lunary też są bardzo popularne. W tej chwili stakerzy chętnie kupują te monety, ponieważ dają sporo zarabiać te monety, szczególnie trzy pierwsze zodiaki, czyli rok koguta, rok psa i rok świni. Daje sporo zarobić, ma wysoką premię. Rok koguta potrafi kosztować 300-350 zł, tak więc naprawdę można sporo zarobić. Cena natomiast startowa jest 2-3 euro wyżej niż podstawowy bulion, tak więc naprawdę warto zainteresować się takimi lunarami. Bardzo fajne monety, wykonanie przepiękne, zobaczcie, bawoł wygląda jak taki byk, imponujący byk, naprawdę bardzo fajnie ta moneta wygląda, bardzo fajnie się prezentuje. Na pewno jest to duża konkurencja dla Lunar 3 z Pertmint, oczywiście. W mojej ocenie Pertmint zdecydowanie wygląda najlepiej, jeśli chodzi o lunary, ale tutaj Bawu też wygląda bardzo imponująco, tak więc myślę, że warto zainteresować się tymi monetami. Jeszcze dwie sztuki Lunar
3, oczywiście spearmint, tak jak mówiłem, 2 sztuki do mojego staku, dlatego że mam troszeczkę mało tych monet i myślę, że seria jeszcze będzie trwać 11 lat i na pewno uda się jeszcze wyciągnąć na flipie z tych monet. Bardzo fajna moneta, również bardzo fajne detale. Naprawdę bardzo solidne wykonanie. Wysoka ocena, jeśli chodzi o Pertmint. Następnie Back to the Future, jeszcze jedna monetka. Dlaczego? Dlatego, że monetki już zaczynają się kończyć u dealerów i premia zaczyna iść ostro do góry. Te monetki już potrafią kosztować 80 euro. Tak więc myślę, że jest to dopiero początek szaleństwa cenowego. Następna moneta, może nie z tej serii, ale jakby Newe tutaj próbuje podciągnąć pod taką serię, jest Jurassic Park. I jest też ciekawy temat, czy nie pojawi się więcej jakichś kultowych filmów z tej serii właśnie. Tak więc myślę, że też kolejne jakieś kultowe filmy też mogą wpłynąć na cenę tej monety. Mam kilka już monet z Back to the Future u siebie w staku, ale jeszcze postanowiłem dokupić, ponieważ już widzę, że kończą się te monety u dealerów. Tak więc już będzie na pewno premia rosła. Następnie Fafnir. Jednouncjowy. 4/9. Tak jak widzicie, detale imponujące. Przepiękna moneta. Przepiękne wykończenie. Naprawdę imponująco wygląda ta moneta. Super. Jeszcze jedna sztuka do staku. Brambi. Brambi jest tutaj. Podobna historia jak Back to the Future. Już te monety powoli znikają ze sklepów. Czasami gdzieś tam się jeszcze pojawiają kilka egzemplarzy, ale myślę, że to już są ostatnie egzemplarze i również Brambi jako pierwsza moneta z serii może już też cena być wywindowana ostro do góry. Myszki kolorowane. 1 uncja. Zakupiłem dlatego, że też chcę posiadać jedną serię kolorowanek Spearmint Lunar 3. Tak więc na pewno niebawem kupię Bawoła kolorowankę. I tak to się właśnie, kochani, prezentuje. Takie małe zakupy. Po kilka sztuk. Tutaj oczywiście jeden lunar zawsze ląduje do intercepta, drugi zostaje na flipa. I tak to właśnie, kochani, wygląda. Ok, a teraz super premium. Spójrzmy, co tutaj przyjechało. ...2021, oczywiście rok Bawoła z Fiji. Bawoł jest pozłacany 24-karatowym złotem i posiada naturalną niebieską perłę. Tak więc kolejny wynalazek do mojego staku, do mojej kolekcji.
bardzo fajnie. Nakład to 8888. Nominał 10 dolarów. Proof 40 mm. Zaraz sobie zobaczymy, jak ta monetka wygląda. Widać jeszcze zafoliowana, tak więc powiem Wam szczerze, że wkręciłem się ostro w te super premium monety i zaczyna mi się to coraz bardziej podobać. O, proszę, jeszcze jakiś tutaj jakieś zabezpieczenie, żeby ta moneta po prostu nie latała. I spójrzmy, jak to wygląda. Przepięknie. Spójrzcie na detale. Naprawdę super. Proof. Bardzo fajne lustro. 3/9. Świetna moneta, naprawdę. W tej chwili cena jest 134 euro, natomiast udało się kupić za 90 funtów. Tak więc myślę, że też te monety zaczną powoli znikać i cena również będzie rosła. Ale naprawdę perełka wygląda fajnie. Super detale. Bardzo fajnie to wygląda. Proszę, żeby tutaj nie latało. Jest jakiś specjalny pierścień. Powiem Wam, że naprawdę takie rodzynki w kolekcji Proof naprawdę dają dużo, dużo radochy. Na początku byłem bardzo sceptycznie nastawiony do takich zakupów. Uważałem, że jest to bez sensu, że strata pieniędzy. Natomiast są dwa powody tak naprawdę, dlaczego kupuję. Pierwszy powód to w późniejszej fazie, jeśli chciałbym odsprzedać taką monetę, to uzyskuję wyższą premię niż na zwykłych monetach premium. Super premium zawsze daje więcej zarobić. I drugi powód jest taki, że naprawdę te monety dają dużo radości przy oglądaniu. Można zawsze sobie takie monetki pooglądać, nacieszyć oczy. Naprawdę super. Tak więc mamy pierwsze super premium i drugie super premium. Osoby, które interesują się monetami, to już na pewno wiedzą, co to za moneta. Bardzo długo na nią czekałem. Powiem Wam szczerze, że naprawdę jest to coś niesamowitego, jeśli chodzi o wykonanie. Zaraz sami zobaczycie. Certyfikat już wiadomo, o co chodzi. Jest to Fafnir, dwie uncje, dwuuncjowy. Nakład to jedyne 999 sztuk na cały świat. Tak więc tak to wygląda, jeśli chodzi o monetkę. Co tutaj mamy? Instrukcje. To nie będzie nam potrzebne. Bardzo fajny certyfikat jest do tej monety, naprawdę. Oczywiście numer wybity na rancie. W tym przypadku mamy 302.
Co my tu mamy? Szybka. Jest nasz bohater dzisiejszego odcinka. Powiem wam szczerze, że długo czekałem na tą monetę. Zaraz ją sobie wyciągniemy. Będzie lepiej widać w przybliżeniu. Spójrzcie, kochani, na detale tej monety. Smoczysko wychodzi po prostu z tej monety na zewnątrz. Moneta naprawdę przepiękna. W mojej ocenie naprawdę najwyższa punktacja, jaką tylko mógłbym dać. Smok jest naprawdę imponujący. Bardzo szczegółowo detale przedstawione na monecie. Tutaj mamy 4 dziewiątki. Spójrzmy na głowę smoka. Bardzo fajnie wszystko widać, zęby. Naprawdę niesamowite. W tej chwili moneta kosztuje w granicach 750 funtów. Na początku kosztowała 350 funtów. Spekulują, że za rok będzie miała wartość 1 uncji złota na właśnie swój niski nakład. Tylko 999 sztuk na cały świat. Ja mam 302. Coś nie chcę złapać. O, w tej chwili już widać 302. Przepiękna moneta. Naprawdę, jeśli ktoś zbiera, pasjonuje się monetami super premium, pomijając fakt, że ta moneta na pewno da w przyszłości zarobić, o czym mówi bardzo niski nakład i bardzo duże zainteresowanie na rynku wtórnym w tej chwili. W Polsce te monety są powystawiane po 4000 zł nawet. Nie wiem, czy schodzą, czy nie schodzą, ale takie ceny są. Możecie sprawdzić na Allegro, innych platformach. Naprawdę te monety potrafią kosztować. Będzie to, jeśli chodzi o moje monety, numer jeden. Jeśli chodzi o super premium, naprawdę można by było oglądać godzinami. Przepiękna moneta. Przepiękne wykonanie. I tak właśnie, kochani, prezentuje się super premium. Porównamy sobie jeszcze z wersją jednouncjową. Oczywiście nie ma co tutaj porównywać detali. Absolutnie. Ale małe porównanie. Tak to wygląda, kochani. Tak więc 8 uncji monet premium i 2 monety super premium trafiają do mojego staku. Jestem bardzo zadowolony z tych zakupów. Chciałbym wam wszystkim serdecznie podziękować za bardzo dużą ilość komentarzy, za dużą ilość lajków, za to, że subskrybujecie ten kanał. Bardzo wam wszystkim serdecznie dziękuję. Chciałbym was też zaprosić na Discord, na srebrną stronę księżyca.
Zaproszenie zostawię w opisie filmu. Tak więc jeżeli macie ochotę, zapraszam wszystkich serdecznie. Na tą chwilę bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.